Projekt Akademia Przedsiębiorczości pilotażowo realizowany był od lutego 2019 roku w trzech placówkach: Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego, Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze. Finał, podczas którego swoje pomysły na biznes prezentowała grupa najmłodsza, miał miejsce 24 maja. Z kolei 4 czerwca swoje plany na biznesową przyszłość przedstawili studenci i uczniowie technikum. Jaki masz pomysł na biznes i czy chcesz go wdrożyć w swoim życiu? Mój pomysł na biznes, już myślę, że mogę zdradzić, tak, w tym momencie, to będzie multibilet. To będzie bilet na wiele atrakcji, zaraz Państwu go też właśnie zaprezentuję podczas prezentacji. Czy chciałbym go wdrożyć w życie? Jak najbardziej, bo to jest bardzo realny pomysł. Stworzyłyśmy kawiarnię z tomowymi przepisami, recepturami. Naszym pomysłem była aplikacja działająca na zasadzie economy sharing. Nazwaliśmy ją Trade Up. Będzie polegała na tym, że użytkownicy aplikacji będą mogli zlecać ludziom na ulicy zakupy. Wymyśliliśmy połączenie jakby branży turystycznej z grami miejskimi. Czyli po prostu zwiedzanie z całymi aspektami historycznymi. Jury najbardziej przekonała aplikacja Multibilet, umożliwiająca zakup wejściówek do wszystkich atrakcji turystycznych w regionie oraz pomysł na firmę Tree, produkującą meble z litego drewna. Autorem pierwszego pomysłu był Arkadiusz Adamowicz. Pytaliśmy, jak ocenia projekt stworzony przez KAR. Świetne wykłady, świetna zabawa, przede wszystkim możliwość dyskusji z prowadzącymi. To było coś naprawdę inspirującego. W ciągu 5 miesięcy naprawdę wiele udało się zrobić. Bardzo się cieszę, bo o to nam chodziło, żeby dopalić, dodać skrzydeł, dodać wiedzy przede wszystkim, żeby studenci już pewniej wkraczali na rynek pracy. Partnerami projektu było Leroy Merlin oraz Jeleniogórskie Starostwo Powiatowe. Wspieramy wszelkie inicjatywy, które wspomagają młodych ludzi, rozwijają młodych ludzi, rozwijają ich horyzonty. To jest bardzo ważne, to jest nasza przyszłość. A twórcy Akademii Przedsiębiorczości w planach mają kolejną edycję. Zależy nam na tym, aby po okresie pilotażowym, po tej pierwszej edycji, druga była w jak największym zakresie. Stąd dopinamy budżety. Mam nadzieję, że sporo podmiotów jeszcze zainteresowanych współpracą w tym przedsięwzięciu nam dopisze. Pilotażowy projekt Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego finansowała ze swoich własnych środków i przy wsparciu wspomnianych sponsorów. W lipcu 2019 roku rozpocznie się kampania promocyjna i poszukiwanie kolejnych partnerów. Im będzie ich więcej, tym większa szansa na dotarcie z Akademią do szerokiego grona odbiorców.